Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest bardzo ciekawa rybka Kiris gleby koczelnej Agamixis pentifintros. To jest łagodna, przydatna ryba z rodziny kirisowatych, ciekawie obarwiona, należąca do gadających sumów, potrafiąca wydobywać z siebie skrzyczące dźwięki, która nie tylko ożywia dolne warstwy akwarium, a jednocześnie oczyszcza podłoże od resztek spadającego na dno pokarmu. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kirisy grzyby koczelne pochodzą z południowej Ameryki. Występują w wodach wolno płynących i stojących, w strumieniach i bagnach, z dużą ilością roślinności i zatopionych korzeni, a w czasy pory deszczowej migrują na zalane tereny do rzeki Amazonki w Brazylii i Peru. Po raz pierwszy gatunek opisał Cove w 1870 roku. Początkujący akwariści mogą zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ kirisy są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Kirisy są rybkami stadnymi, więc w akwariach mogą być trzymane w grupach od 5-6 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie kirisy nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Prowadzą nocny tryb życia, wówczas polują i żerują. W ciągu dnia lub jasnym oświetleniu ukrywają się, kopią nogi w podłożu lub chowałem się w zakamarkach akwarium. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla 8 osobników powinien być powyżej 160 litrów. W akwariach dorastają do 10-12 cm. Płodność osiągają w wieku 2-3 lat, żyją do 12-15 lat. Kirisy grzyby koczelne mają siałkowate, cylindryczne, brązowe lub niebieskawo-czarne ciało z małymi biało-beżowymi plamami, które łączą się w dwa rzędy pionowych pasków na okrąglonej płetwie ogonowej. Głowa duża z małymi oczami, dużym otworem gębowym i dwoma parami na dolnej i jedną parą na górnej szczęce długich pasiastych wąsików. Pierwszy promień trójkątny płetwy grzbietowej gruby i ostro zakończony. Płetwa tłuszczowa mała, a łuski przekształcone w pancerz. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. Samice są szersze od mniejszych i szczupleszych samców. Preferują duże akwaria o pojemności od 150 litrów z gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami i korzeniami, skalami z łagodnymi krawędziami. Ozdób akwarium powinny się znajdować doniczki i rurki PCV, w których rybki często odpoczywają. Dno powinno być wysypane gruboziarnistym piaskiem lub żwirkiem o łagodnych krawędziach. Tylna i boczna część akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością. Natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki i rurki PCV. Groty z łagodnymi krawędziami. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura od 25 do 30, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 10. W naturalnym środowisku kirisy grzyby koczelne odżywiają się niewielkimi bezkrwiowcami, mięczakami, larwami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, opadającymi na dno.
Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Ze względu na to, że kirisy prowadzą nocny tryb życia, rybek lepiej karmić wieczorem, kiedy oświetlenie będzie wyłączone. Kirisy nie powinny być trzymane wraz z małymi rybkami, których mogą potraktować jako pokarm. Odpowiednim towarzystwem będą ryby o podobnych rozmiarach. Rozmnażanie. Rozmnażanie kirisów grzybów koczelnych jest trudne. Obecnie rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Miłego oglądania. Do widzenia.